Według Ciebie dobrze by było zmienić wojsku i jaką masz ogólną opinię na temat służby? Rozmowa z psychologiem po WF-ie do JWK. Da się jakoś do tego przygotować. Niedługo mam. Czy nie sądzisz, że biorąc ludzi do wojska, aktualnie każdego, zniszczy armię? Cześć, to będzie seria filmów, w których będę odpowiadał na pytania, które przede wszystkim są mi zadawane na Instagramie. Ostatnio zostało mi zadanych prawie 200 pytań, więc będzie dosyć sporo tych odcinków, bo będę się starał odpowiadać na te pytania bardzo konkretnie. Będę starał się je popierać dowodami, będę podpinał tutaj jakieś infografiki, a także będą to informacje, które są aktualnymi informacjami. Będę się starał oczywiście nie wracać często w odpowiedziach do stwierdzeń, że jak to było za moich czasów, ponieważ chciałbym, żebyś wiedział, że aktualnie jestem zatrudniony w pewnej instytucji Resortu Obrony Narodowej, więc mam na bieżąco pewne informacje związane przynajmniej z rekrutacją do wojsk specjalnych, a także na moje szkolenia przyjeżdżają żołnierze różnych jednostek konwencjonalnych, również i w szkole żołnierzy jednostek wojsk specjalnych, więc te odpowiedzi będą raczej zawierały bieżące informacje. Te pytania dotyczą przede wszystkim służby w wojskach specjalnych, treningów przygotowujących do wojsk specjalnych, eventów, które organizuję, czyli m.in. MARW Challenge czy Maraton Selekcja w Bieszczadach. Muszę Ciebie też poinformować, że te pytania będą zawierały informacje dotyczące przede wszystkim wiedzy koniecznej, ze względu na to, że pracuję w pewnej instytucji, to jest raz, dwa, no nie można się wszystkimi informacjami dzielić, nie można dawać też gotowych rozwiązań, trzeba jedynie wskazywać te kierunki, a także związane z aktualną sytuacją na Ukrainie. Zapraszam do oglądania i lecimy z pierwszym pytaniem. Dobra, no to lecimy z pierwszym pytaniem. Kawczers jest. O, pierwsze pytanie jest od Magdy. Co według Ciebie dobrze by było zmienić w wojsku i jaką masz ogólną opinię na temat służby? No, do głowy przychodzi mi teraz taka sytuacja, jak pojawił się generał Drumowicz w jednostce Agat, obejmował obowiązki dowódcy jednostki, wtedy jako pułkownik. On powiedział na rozprowadzeniu, że zajmie się wycinaniem wtedy suchych gałęzi. Czyli oczywiście zajmie się przykręcaniem śruby tym, co unikają roboty i tak dalej. Nie? No i ja się ucieszyłem wtedy, bo jestem osobą, która nie pamiętam, żebym kiedyś walił w pręta. Bardzo mnie wkurzały osoby, które gdzieś unikały roboty albo kombinowały i tak dalej, więc mówię, o, będzie się działo, nie, teraz. No i oczywiście sytuacja zrobiła się taka, że w miarę stawiania zadań, ci, co pracowali, musieli pracować jeszcze więcej, a ci, co potrafili ściemniać i walić, wiadomo, co, jak to się inaczej w wojsku mówi, no to stali się mistrzami w ogóle tej dyscypliny. Nie? No i oczywiście to mi się bardzo nie podobało. Natomiast jak odszedłem na emeryturę w 2017 roku, założyłem swoją działalność i musiałem naprawdę zasuwać, żeby wypełniać swoje obowiązki, bo w cywilu, jeżeli ktoś ma swoją działalność, to jeżeli jeden dzień będzie nieprzepracowany właściwie, gdzieś z tym klientem się nie dogadacie, gdzieś źle zrobicie swoją robotę, no to zostaniecie źle ocenieni, ktoś nie będzie chciał z wami przedłużyć kontraktów, nie otrzymacie jakiejś wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Poza tym rynek też weryfikuje, więc jeżeli ktoś niewłaściwie prowadzi swoją robotę, no to na rynku cywilnym raczej się nie utrzyma. Uważam, że w wojsku są oczywiście osoby, jest ich dość dużo, bo to jest taka instytucja, gdzie można się schować. Ja pamiętam kiedyś jeszcze, jak zaczynałem służbę jako już młody oficer, to ważnym było w TEWO sobie napisać, żeby nie dać sobie postawić zadania. I takie były moje początki. Taka była sprawa jak na przykład drukowanie. Nie? W wojsku, pamiętam, drukowało się po prostu jak leci, bo to nie mój toner, nie płacę za niego, więc mogę drukować jak leci. W cywilu po prostu muszę dbać o ten toner, bo to jest koszt. Drukuję dwustronnie, oszczędnie i tak dalej. Także pilnuję takich detalów, żeby po prostu nie wprowadzać większych kosztów niż są one niezbędne. Wojsko to jest bardzo specyficzna instytucja, więc można tam oczywiście przetrwać robotę. Czy się stoi, czy się leży, to już też często padało z moich ust i to mi się bardzo nie podobało i dalej mi się to nie podoba. Rozliczałbym każdego żołnierza z tego, co w danym dniu zrobił.
na każdym szczeblu, jakim bym był, to bym bardzo mocno rozliczał, bo jeżeli ja się staram w robocie, robię swoją robotę, to wkurza mnie to, że inni po prostu tej roboty do końca tak nie realizują. Mam też informacje po prostu od żołnierzy, którzy gdzieś tam idą do wojska po to, żeby zrobić robotę jak żołnierz, żeby czegoś się nauczyć, a po prostu no, wykonują inne rzeczy, a nie te, z których się spodziewali lub oczekiwali, że w tym wojsku będą robić. No nie będę tego tematu rozwijał, bo mówię, to jest temat rzeka. Natomiast rozliczałbym, po prostu rozliczałbym, co dzisiaj dobrego zrobił, co złego zrobił. Natomiast jeżeli idziesz do wojska, no to idziesz tam służyć przede wszystkim, mimo że teraz to jest normowany czas pracy i tak dalej. Ale to jest służba i tego mi brakuje. Jeżeli każdy robiłby swoją robotę zgodnie z swoim zakresem kompetencyjnym obowiązków, czyli tak zwanym KZO. Jeżeli każdy by podchodził do tego patriotycznie. O tutaj zobaczcie, z drugiej strony na przykład mam, tu jest kodeks rycerski, a tu mam rotę przysięgi wojskowej. Wisi to u mnie, żeby mi przypominać o tych rzeczach, bo są sytuacje w tej służbie, gdzie można zapomnieć o tym, bo czasami człowiek zejdzie na tą inną ścieżkę z różnych powodów, ale jednak te wartości są bardzo istotne i to wyróżniało kiedyś i rycerzy, i żołnierzy. Więc taka indoktrynacja, którą też staramy się teraz robić w pewnej formacji, żeby od tego poziomu zerowego budować odpowiedni fundament, budować ten ideał żołnierza i tak dalej, żeby w miarę nabywania tych lat służby po prostu nie zapominać o tych rzeczach. Bo to jest jednak patriotyzm, który wymaga też od nas pewnego poświęcenia. No, także mamy tutaj tą pracowitość, żeby każdy wykonywał swoje obowiązki na jak najwyższym poziomie, bo zobaczcie, system nie jest, znaczy wojsko nie jest złą instytucją, tylko ludzie oczywiście są tym najsłabszym ogniwem, więc jeżeli ci żołnierze od każdego szczebla by byli w pewien sposób nadzorowani, jeżeli daliby później świadectwo tego, że nie muszą być kontrolowani, bo robią swoją robotę i nie trzeba nad nimi stać, no to zobaczcie, jak ta instytucja by rozkwitała. To jest raz, nie? Czyli ta jednak pracowitość, żeby usuwać lub skupiać się na tych, co walą w pręta i nie pozwalać, żeby ci, którzy chcą coś robić, byli po prostu jeszcze duszeni przez tych innych. Wiecie, co bym zrobił? Zrobimy coś takiego, kiedyś o tym myślałem, żeby wysłać odpowiednich funkcyjnych, nie wiem, dowódców drużyn, sekcji, plutonów, czy tam grup i tak dalej, do pewnych instytucji cywilnych, do jakiejś korporacji na przykład, żeby poszli na jakąś praktykę, gdzie mieliby do zrealizowania jakiś konkretny cel. Tam są rozliczani za cele. Cele, które przynoszą jakieś korzyści. I musieliby pilnować każdego telefonu, musieliby pilnować każdego zagadnienia, musieliby poświęcać swój czas, żeby osiągnąć jakiś sukces, bo inaczej nie byłoby efektu. Żeby każdy dowódca, każdy żołnierz poczuł się odpowiedzialny za to, że jeżeli mu nie wychodzi strzelanie, no to nie jest wina dowódcy, tylko kurde, bije się w pierś, dobra, muszę coś z tym zrobić, żeby być później jeszcze lepszym. Idę, trenuję na sucho, trenuję więcej. Staram się rozmawiać z instruktorami, z dowódcami, żeby mi pokazali jakieś inne rozwiązania jeszcze, nie? Czyli nie idę na strzelnicę, bo mi każą, zrobię swoje i mam wywalone jak strzelam, tylko jednak staram się to naprawić i być jeszcze lepszą wersją siebie. No, tak jak takie coachingowe gadanie, nie? No ale o to w tym chodzi. Teraz zacząć od tych najmniejszych elementów i budować to po prostu sukcesywnie, bo to zainwestuje w pewnym czasie i przyniesie nam określone korzyści. Czyli znowu, pierwsza rzecz, o której powiedziałem, to jest wycięcie tych suchych gałęzi, to była dobra koncepcja. Druga rzecz, gdzieś tych dowódców rozliczać z efektywności, po prostu. Żeby nie było, że idą na te zajęcia, pluton w niewoli, pluton w okrążeniu, czy się stoi, czy się leży, wracamy po 7 godzinach zajęć, obsługa broni i do domu, nie? Tak jak w większości chyba jednostek to wygląda. No i jednak jeszcze budowanie, indoktrynacja, indok w Stanach to nazywają, żeby jednak dbać o te zapisy przysięgi, zapisy kodeksu honorowego żołnierza zawodowego, bo jest coś takiego, żeby pilnować tego codziennie. Bo jeżeli zaprzepaści się to tak jak z drukowaniem jednostronnym, w pewnym momencie ten toner się skończy i kapa, jak to niektórzy mówią. Dobra. I co tam jeszcze było w drugiej części pytania? Jaką masz ogólną opinię na temat służby? Zauważyłem tendencję po prostu, że stała się to bardziej pracą niż służbą, czyli żołnierze potrafią traktować to jako tylko pracę. Stała się bardziej taka miękka, czyli mało dyscypliny, bo jeżeli jest ta dyscyplina, to tam kogoś to zaboli, zadzwonią na telefony zaufania i robią się później problemy.
Oczywiście nie można przeginać w drugą stronę. No dochodzą do mnie po prostu informacje, nie? Że gdzieś tam próbowali zdyscyplinować tych żołnierzy. Zresztą sami słyszycie, co się dzieje, na przykład jak jest to dobrowolna służba teraz zasadnicza i jeżeli są niespełnione określone wymagania poprawiające im robotę, no to skarżą się i później są przez to problemy. Ja nie pamiętam, żeby no, miało nie być, jak to było za moich czasów, ale nie wszystkie to, co było kiedyś w moich czasach, było dobre oczywiście, ale pamiętam, jak szliśmy kiedyś z żołnierzami zasadniczej służby jeszcze, którzy po prostu musieli odsłużyć swoje, ale jeżeli im się odpowiednio te zajęcia zaplanowało, zorganizowało, to po prostu oni dawali z siebie wszystko. Oni przymarzali do pancerzy i gdzieś z tych żołnierzy wychodzili prawdziwi mężczyźni do cywila później. I teraz, jak się rozmawia ze starymi ludźmi, to oni żałują, że nie zostali w wojsku albo bardzo dobrze pamiętają każdy szczegół ze swojej służby. Zauważcie, nie wiem, czy rozmawialiście ze swoimi rodzicami, dziadkami, którzy byli ileś 10 lat temu w wojsku, to zostaje do końca życia w człowieku. A teraz, jeżeli pójdzie się do wojska, to jest dużo technologii, dużo roszczeniowości w ogóle teraz jest. Jeżeli czegoś nie dostanie, to on czegoś nie zrobi. A kiedyś było tak, no po prostu dostało się część uzbrojenia i się kombinowało. Po prostu ja jak na misję wyjeżdżałem, to kupowałem swoje kamizelki za swoje pieniądze w sensie. Broń sobie też w odpowiedni sposób, tutaj zaraz wam rzucę zdjęcie. I modernizowało się to broń, żeby poprawić komfort pracy po prostu. I nie marudziłem i większość moich żołnierzy też nie marudziła po prostu, że czegoś tam nie mają. Nie, po prostu trzeba sobie umieć radzić w każdej sytuacji. A teraz jest taka roszczeniowość, bo wszyscy wszystko mają dzisiaj, wszystko można łatwo wymienić. I to przeszło po prostu do wojska. I jeżeli tego od początku nie będzie się starało wyplewić, albo przynajmniej gdzieś tam ukrócić, narzucić swoją określoną dyscyplinę, taką bardziej wojskową niż ogłupiającą, bo to też jest bardzo istotne, bo można znęcać się po prostu psychicznie nad młodymi żołnierzami, albo wprowadzać tą dyscyplinę, która ma jakiś cel. Ja bardzo nie lubię robić rzeczy, które nie mają sensu, nie mają celu. Stawiać im takie zadania, które mają sens, mają ich czegoś po prostu nauczyć. I tyle. Także no, dużo minut na to pierwsze pytanie, dlatego tak jak mówiłem. Jeżeli będę miał odpowiedź na te prawie 200 pytań, no to tyle czasu to będzie zajmowało. Dobra, drugie pytanie. Matt jakiś. Czy nie sądzisz, że biorąc ludzi do wojska, aktualnie każdego, zniszczy armię? No, kolejne fajne pytanie. Oczywiście te pierwsze pytania są dosyć ciężkie na rozgrzewkę. Tak uważam. Niestety tak uważam, ale słuchajcie, ja już to sobie wcześniej na ten temat rozmawialiśmy z kumplami, bo śledzę sytuację, obserwuję to, chociaż jeszcze parę lat temu nie miałem ochoty tego robić. Jest taka sytuacja, jak się odchodzi na tą emeryturę, przynajmniej ja tak miałem. Przez prawie rok czasu nie miałem ochoty mieć nic wspólnego z wojskiem. Nic. Po prostu tak jakbym się obraził na tą instytucję, ponieważ nigdy nie przypuszczałem, idąc do armii, nie miałem celu, że ja sobie po 15 latach będę mógł pójść na emeryturę. Nigdy nie przypuszczałem, że pójdę na wcześniejszą emeryturę, ale tak się stało po prostu i no i odszedłem z takim później nastawieniem, taka dziwna atmosfera, ale wiem, że większość tak chłopaków ma, którzy inaczej do tej roboty podchodzili. I teraz tak, co się dzieje aktualnie w naszej armii? No jest to służba dobrowolna. Słuchajcie, służba dobrowolna też weszła do jednostek wojsk specjalnych. Mogą ludzie po okresie przygotowawczym, po tych 28 dniach iść na szkolenie specjalistyczne do jednostek wojsk specjalnych na kolejne 11 miesięcy. I to się już dzieje, nie we wszystkich jednostkach. Jeszcze to jest, ale już są żołnierze z dobrowolnej służby. I teraz zobaczcie tak, ja byłem oficerem, który zawsze starał się ten intent przełożonego zrozumieć, patrzeć perspektywicznie, szerzej, nie tylko na swoją robotę, swoje zadanie. I starałem się zawsze te zadanie tak postawić żołnierzom, żeby oni uwierzyli w tą misję, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli ty robisz coś, w co nie wierzysz, to będziesz się starał zrobić to jak najgorzej, ale jeżeli będziesz robił coś, w co silnie wierzysz, to na pewno wyjdzie ci ta robota jak najlepiej. Nie? I będzie zgranie wtedy, i będzie zaangażowanie, i będzie poświęcenie, będzie to wszystko. Jeżeli podejdę do żołnierzy i powiem, słuchajcie, bo dostałem od starego takie zadanie, wcale się z tym nie zgadzam, każe mi to zrobić, to zróbmy to, niech się odwali. Wcale tak nie uważam, starego coś powaliło, popieprzony pomysł w ogóle.
bez sensu, nie? Teraz jak ci żołnierze wtedy by zareagowali? Też by w ten sposób podeszli do tego tematu. Musimy je zrobić, więc pojechalibyśmy na robotę o mniejszym skupieniu, mniejszej koncentracji. No i mogłyby się różne rzeczy wydarzyć, więc wolałem zrozumieć ten intent przełożonego, dowiedzieć się, dlaczego on chce, żebyśmy to tam zrobili. Oczywiście, jeżeli się nie zgadzałem z pewnymi decyzjami, to artykułowałem i mówiłem, że się z tym nie zgadzam, że to nie ma sensu. Kiedyś miałem w Iraku takie sytuacje, że wierzyłem zawsze w decyzje tych przełożonych, że są takie przemyślane, tych generałów, i jechałem po prostu na takie rzeczy, że dobre pytanie na początek, zapowiada się ciekawie. Słuchajcie, jakby odpowiedzieć na to pytanie, no to jest pytanie, które mogę nagrać osobny odcinek, bo to jest temat rzeka. Odszedłem z armii przez kilka powodów, między innymi była to sytuacja, jaka zaczęła się robić w wojsku, ale o tym może kiedyś indziej. Natomiast chcę konkretnie odpowiedzieć na to pytanie i do głowy przychodzi mi teraz taka sytuacja, jak pojawił się generał Drumowicz w jednostce AGAT, obejmował obowiązki dowódcy jednostki wtedy jako pułkownik. On powiedział na rozprowadzeniu, że zajmie się wycinaniem wtedy suchych gałęzi. Czyli oczywiście zajmie się przykręcaniem śruby tym, co unikają roboty i tak dalej. Nie? No i ja się ucieszyłem wtedy, bo jestem osobą, która nie pamiętam, żebym kiedyś walił w pręta, że musiałem po prostu później zlekceważyć te rozkazy i nie wykonać ich, i były problemy, ale no, to kiedyś się dowiecie o tym. No ale nie o to chodzi. Teraz wracając do tematu, nie? Ten intent przełożonych. Czyli patrzymy, co się teraz dzieje w ogóle na świecie. Dlaczego nagle musimy kompletować tą armię? Dlaczego chcemy zrobić jakieś te statystyki? No żeby pokazać też na arenie międzynarodowej, że nasza armia jest silna. Pokazujemy słupki czy tam inne armie, jak nas obserwują, pozdrawiam, to widzą, że mamy tylu i tylu żołnierzy, taki i taki sprzęt i tak dalej, więc w jakiś sposób będą się z tym mogli liczyć, będą musieli to wziąć pod uwagę, jeżeli będą planować operacje przeciwko nam, aby się oczywiście to nie wydarzyło, ale to jest tak jak wyścig zbrojeń, ewentualnie jakaś zimna wojna, nie? Na tej zasadzie, więc mamy ileś set tysięcy żołnierzy, tak? Wszyscy się teraz wkurzają, bo co to za żołnierze, że to na sztukę, że to ta ilość i tak dalej, no ale teraz spójrzmy na to od drugiej strony, nie? Przychodzą ci żołnierze służby dobrowolnej. Co tam z nimi się dzieje, no to każdy z was wie pewnie, albo jeżeli tu oglądają cywile, no to są żołnierze dobrzy i źli. Większość tej służby dobrowolnej to są żołnierze, którzy wykorzystują ewentualnie system, żeby przyjść, zarobić i łatwiej się dostać do jednostki, no bo łatwiej jest przez tą służbę dobrowolną się dostać. Teraz naszym obowiązkiem, tych na dole, waszym, dowódców niższego szczebla, zająć się tak tymi żołnierzami, żeby ich w odpowiedni sposób wyszkolić. Bo jeżeli my będziemy narzekać teraz na decyzje przełożonych, żołnierze, wy tam na tych poszczególnych szczeblach dowodzenia, a nie będziecie tego od dołu próbować ratować, nie? Oczywiście może to być walka z wiatrakami, ale słuchajcie, tak jak mamy, powiedzmy tak, hipotetycznie czysto, część może tu ogląda, bo ostatnio dosyć często używałem tego zwrotu przy pewnym spotkaniu, czysto hipotetycznie mamy sytuację takie, że generał wrzuca nam takich dobrowolców, jak to się mówi, i my się wkurzamy po prostu, bo niszczy się w ten sposób pewną jakość. Natomiast my możemy oczywiście ratować to do, bo nie będziemy mieli wpływu na tą decyzję. Oczywiście będziemy się, możemy się starać przekonywać, ale jeżeli generał otrzymuje gdzieś tam z ministerstwa i on nie uda mu się tego przekonać, może on wierzy w to, że to ma sens, to teraz my od dołu musimy ratować sytuację. No niestety taka jest kolej rzeczy, moim zdaniem przynajmniej, według mojej opinii. Oczywiście ja swój stosunek przedstawię do tego, bo mam taki, że jednak niszczy to jakość, jak najbardziej. Niszczy to armię, niszczy to jakość, ale no nie możemy teraz siedzieć, marudzić, narzekać, obgadywaniem, plotkowaniem i tak dalej. Weźmy się po prostu do roboty, nie? I teraz, jeżeli my mamy tych dobrowolców, powiedzmy, czy nawet kobiety na jakieś stanowiska, na których nie powinny być, czy mamy na przykład jakiś tam spadochroniarzy tak zwanych, że ktoś ominął po znajomości ścieżkę oczywiście tego, jak się dostać do pewnych jednostek i nagle jest takim, wiecie, pojawia się, bo ktoś mu załatwił, to załatwmy to po prostu od dołu, nie?
pomóżmy mu sprawić, żeby mu się nie chciało już tu służyć, bo nie tolerujemy takich sytuacji, żeby on sam zrezygnował wtedy. Jeżeli mamy już tych żołnierzy, to wyłapmy tych dobrych i zacznijmy w nich inwestować. Albo jak to wojsko, po prostu wojsko potrafi wykształcić, robiąc odpowiedni system szkolenia, dyscypliny i tak dalej. To nie muszą być wszyscy specjalsi. Są żołnierze potrzebni na wielu stanowiskach, wielu funkcjach. Nie mogą być tylko ci, co chodzą i kopią w drzwi przecież. No to muszą być też żołnierze i kierowcy, i logistycy, i obsługa cystern, i obsługa kuchni i tak dalej. No to muszą być ci żołnierze, bo to nie będzie inaczej funkcjonowało. Spójrzmy to teraz jeszcze na inną rzecz, bo ja chcę teraz taką analogię zrobić do tego, co ja zawsze powtarzałem. Odnośnie tej młodzieży, odnośnie egzaminów. Często na moich relacjach, może jeszcze kilka lat temu, jak już się pojawiłem tak mocno w sieci, mówiłem o tym, żeby nie zmieniać kryteriów naboru. Oczywiście zostały zmienione, czy to na Szkole Oficerskiej Akademii Wojsk Lądowych, to już inny temat, czy to do wojska. Były inne kryteria naboru. Po prostu żołnierz miał przyjść, kandydat i tylko zrobić psychotesty, a w trakcie służby miał później zdać ten WF. Ewentualnie jak chce skakać ze spadochronem, to też musi ten WF na odpowiednią ocenę zrobić, więc było łatwiej się dostać, pewnie jest dalej łatwiej się dostać. Ale ja cały czas powtarzałem, nie zmieniajmy tych kryteriów. Nie wolno tego robić, bo jak ludzie zobaczą, że jest łatwiej, no to nie będą się przygotowywać. Jak ktoś widzi, że jest wysoka poprzeczka, to będzie starał się do niej osiągnąć te wyniki, żeby się dostać. Po prostu będzie trenował, będzie ćwiczył, będzie się uczył, bo jeżeli są inne jeszcze potrzebne aspekty, żeby się dostać, no to będzie starał się do tego dążyć. A jak my to usuniemy, po prostu przyjdź, uśmiechnij się i przyjmujemy wszystkich, to jest złe. Bo będziemy przyjmować wtedy ludzi, z którymi będziemy mieli później problemy. A te problemy będą narastać. I teraz słuchajcie, ja jeszcze inną rzecz a propos tego, bo nie chodzi o to, że ja pozytywnie na to patrzę. Staram się całościowo zawsze na wszystko patrzeć. Jeżeli my teraz zaniedbamy pewne kryteria, obniżymy je, można oczywiście w pewien sposób obniżyć, ale zwracając uwagę na inny aspekt, na ten potencjał, bo nie chodzi o to, żeby brać ludzi bardzo sprawnych, no bo nie chodzi o to, żeby byli wszyscy sportowcami, na przykład mówię tutaj o wojskach specjalnych, ale żeby znaleźć ten potencjał osoby, która ma tą determinację, ma tą wolę walki, jest inteligentna, zna języki, umie się szybko uczyć, jest odporna na trudy służby, łatwo się adaptuje do trudnych warunków itd., itd., to w ten sposób, jeżeli on nie zdąży się przygotować, bo może mu się dziecko urodziło, bo nie miał czasu się przygotować itd., to my z niego zrobimy maszynę. Będzie czas na to, bo on ma taki charakter, że to idzie zrobić. Natomiast jeżeli będziemy przyjmować ludzi bez potencjału i nie pomagać im, w cudzysłowie oczywiście, zrezygnować, no to za ileś tam lat zacznie nam gnić od środka i się rozprzestrzeniać po prostu po całej instytucji i to zniszczy armię. Dlatego obowiązkiem według mnie każdego żołnierza, każdego, nawet tego szeregowego, jest ratować to od dołu. Żeby zwracać na to uwagę, zwracać kto idzie obok ciebie. Każdy przełożony powinien zwracać też uwagę na swoich podwładnych, jak pracują, co robią, żeby albo im przykręcać śrubę, albo ich szkolić, indoktrynować i tak dalej, żeby starać się po prostu to jednak naprawiać od środka, bo ludzie bez odpowiednich profili będą w stanie tą instytucję po prostu wykończyć od środka. Dostaną się ludzie na ważniejsze stanowiska, którzy nie powinni tam być, bo większość na przykład z nich ma ochotę teraz tylko zdobyć awans, zapewnić tą statystykę w tym momencie, nie? Na przykład obniżamy kryteria na ten moment, przychodźcie, wszystkich przyjmujemy, zapełniamy statystykę, dany dowódca osiągnął wskaźnik ukompletowania, super dowódca, awans, ciach, nie? A teraz niech jednostka się męczy. I go to nie interesuje już przecież, bo on swoje zrobił, nie? Ale jednostka po prostu może mieć później kłopoty. To musi być na zasadzie inwestycji. Tak jak z tą młodzieżą, właśnie, o której już zacząłem mówić, że cały czas powtarzałem, wy nie jedźcie na te testy, że jakoś to będzie. Wy nie jedźcie na te testy nieprzygotowani, że potrzebują, bo jednostka ma problemy, bo dużo ludzi idzie do cywila, to pewnie mają potrzeby i będą przymykać oko. Nie myślcie w ten sposób. Po prostu przygotowujcie się pod wszelkimi aspektami. Nie chodzi tylko o ten WF. I to zaczęło być siane kiedyś, nie tylko przeze mnie, bo ja wiem, że inni też to robili, podobnego pokroju, czy to influencerzy, czy to inni o profilu wojskowym tutaj na tych naszych social mediach. Oni też zaszczepiali tą młodzież.
To jeszcze w podstawówkach. I ona teraz dorosła. I ona zaczyna teraz się pojawiać. I ja powiem wam szczerze, widzę ich na pewnych egzaminach, widzę ich na moich szkoleniach, że to się zaczęło troszkę zmieniać. Bo ta inwestycja, tak na przykład jest taka teoria, że moja teoria oczywiście, że moje roczniki, ten mój PESEL 7, 9, 8, 0 i tak dalej, zaczęły odchodzić na emerytury i zaczęli dbać o tą młodzież. Przecież dużo podobnych mnie prowadzi zajęcia w szkołach średnich, mundurowych i gdzieś tam indoktrynacja idzie od dołu i widać już powoli to zaczyna owocować na testach, widać to. Więc nie można tego po prostu zaprzestać. To jest mozolna praca. Ona nie przynosi nam od razu efektów. Wszyscy chcą już mieć efekt, chcą już widoczny mieć ten efekt. Słuchajcie, ja mam takie teraz powiedzenie swoje i kiedyś na pewnym szkoleniu mówiłem do żołnierzy wojsk specjalnych, do młodych żołnierzy, którzy skończyli szkolenia bazowe wszystkich jednostek, że dla żołnierza wojsk specjalnych nie liczy się, żeby ta progresja była szybka, jeżeli chodzi o sprawność, tylko żeby była jak najdłuższa. Progresujmy po prostu przez całą naszą służbę, progresujmy, żeby nie było sytuacji, że jest pik, później jest spadek dyspozycyjności, bo pojawiają się kontuzje, urazy i tak dalej. Nie? Więc wracając do twojego pytania, może to się stać, ale wierzę w tych młodych żołnierzy, w tych młodych ludzi, którzy może mnie to obserwują, może oglądają i może pomyślą faktycznie, nie? Przestańmy narzekać i zacznijmy przykręcać im śruby po prostu. Ustalmy takie kryteria różnego naboru, żeby ten potencjał wyłapywać. To nie musi być sprawność już ogromna fizyczna. Dzisiaj, wiecie, jest dostęp do wszystkiego, i do suplementów, i do siłowni. Więc podsumowując twoje pytanie. Ukompletowanie armii idzie szybko. Czy to w sprzęt, czy w zasoby ludzkie. My od dołu musimy zadbać o to, żeby ten potencjał wydobywać, odnajdywać. Tak jak ja to mówię też, żeby dać nam po prostu ten węgielek, nie? Że każdy kandydat jest do wojsk specjalnych takim węgielkiem. Trzeba ten węgielek poddać odpowiedniemu ciśnieniu, dopiero wtedy z tego powstaje diament, bo tak faktycznie jest z tymi diamentami. Ten diament się wykształci i wtedy jeszcze w jednostkach specjalnych ten diamencik jest szlifowany. I właśnie o to chodzi. Wszyscy by chcieli dostawać już samych najlepszych, samych dobrych żołnierzy, a wtedy łatwiej się, oczywiście lepiej się pracuje z takimi, łatwiej i tak dalej. Tak samo jak na treningach personalnych, pamiętam, jak przyjdzie ci, jak mi przyszło pracować z cywilami, gdzie pracowałem wcześniej z żołnierzami wojsk specjalnych, no to była drastyczna zmiana tutaj podejścia, bo żołnierz jest sprawny i z nim można było bardzo dużo rzeczy zrobić, a już z cywilem trzeba zadbać o to, dlatego musiałem swoją wiedzę ogromnie poszerzyć w tym aspekcie. Także istnieje takie prawdopodobieństwo, że może to zniszczyć nam armię. Może, tak jak każdą instytucję by to zniszczyło, jeżeli by się pewne rzeczy zaniedbywało. Może, ale wierzę, że jednak to nie nastąpi, bo wierzę w takich ludzi jak ja, którzy gdzieś tam mogą pomóc tej instytucji. Wierzę w takich ludzi, którzy gdzieś tam zaszczepiają tym młodym ludziom w tych liceach wojskowych, żeby jednak tam dbali o siebie, a nie liczyli na to, że będzie łatwo i przyjemnie. Więc widząc z tej perspektywy innej, tak z dystansu patrzeć, że szybko kupują sprzęt wojskowy nasi przełożeni, szybko gdzieś tych ludzi kompletowują i tak dalej, ale to też trzeba patrzeć perspektywicznie od tych wyższych szczebli na to i zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, bo co można by innego w tym momencie zrobić? No każdy może mieć jakieś pomysły, nie? Natomiast jeżeli jest możliwość, to trzeba to po prostu naprawiać od dołu. Dobra, kolejne pytanie. Rozmowa z psychologiem po WF-ie do JWK. Da się jakoś do tego przygotować? Niedługo mam. Ja na początku powiedziałem, że tutaj będzie tylko na zasadzie wiedzy koniecznej i pokazywać będę kierunek. Można się przygotować do takiej rozmowy, jak najbardziej, bo jest to rozmowa o pracę. To raz. Dwa. Mózg będzie przede wszystkim tutaj wykorzystywany podczas testów psychologicznych, więc warto go potrenować. Jak? Testy psychologiczne na iloraz inteligencji można sobie potrenować, rozwiązywać cały czas. Można znaleźć sobie w internecie testy na zasadzie ciągów liczbowych, na zasadzie brył przestrzennych, co będzie po obrocie, co będzie jak się połączy numery na konkretnych ścianach, żeby trenować po prostu mózg. Że otwierając arkusze z tymi pytaniami, jeżeli chodzi właśnie o takie zagadnienie, o inteligencję,
No to nie będzie dla nas to jakimś problemem, bo zobaczę to pierwszy raz, no to będzie kłopot, tak? Więc trenowałbym to. Bym sobie rozwiązywał takie testy po prostu tak jak krzyżówka, tak? Dwa. Może być sytuacja związana z takim podejściem jak rozmowa o pracę. Więc jeżeli jadę do jednostki, gdzie wiem, że będę miał pytania zadawane na zasadzie czym aktualnie się zajmuję, dlaczego chcę się dostać do tej jednostki. Nawet mogą być i pytania związane z jednostką. Kto jest patronem jednostki, jakie kultywuje tradycje jednostka, jakie są zadania jednostki. To ja nie mógłbym pojechać do takiej instytucji, do takiej jednostki, do pracy w ogóle nowej, gdzieś tam jakbym się starał. Nie pojechałbym, nie czytając wcześniej tych informacji, które są na stronie internetowej. Jest na przykład, jeżeli chodzi o jednostkę wojskowo-komandosów, bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się to podoba osobiście, kredo żołnierza jednostki wojskowej komandosów, którym bym się proponował zapoznać i sprawdzić, czy ja mam te cechy, o których tam w tym kredo chodzi, czy ich nie mam. Jeżeli nie mam, no to nie będę pasował do tego środowiska. Przygotowałbym też się w tym temacie, że starałbym się przewidzieć, jakie mogę mieć pytania. Jeżeli jadę do instytucji, gdzie będę starał się o pracę, no to wiem, że będę miał pytania z zakresu, czym się zajmuję, co do tej pory zrobiłem, jakie mam osiągnięcia, jakie mam uprawnienia, a powiedz coś o sobie, a jakie masz najlepsze, wymień swoje najlepsze cechy, najgorsze, czym się w życiu kierujesz, co chcesz robić w tej jednostce konkretnego. No to są takie standardowe pytania, które można przewidzieć i na przykład na YouTubie znaleźć sobie z HR, czyli takich instytucji, takich komórek, które zajmują się zatrudnianiem, bo jest bardzo dużo ciekawych też i podcastów na ten temat, przygotowujących do rozmowy o pracę, po prostu. Dużo ludzi odpada na psychotestach w jednostkach wojskowych z pewnych względów, bo nie pasują do profilu. Prowadząc konsultacje do rozmowy psychologicznej, nie przygotowuję pod tym kątem, że będę podawał przykładowe pytania i jak na nie odpowiedzieć. Bo nie miałbym sumienia, jeżeli miałbym taką możliwość przygotowania konkretnie człowieka, żeby wiedział, jak odpowiadać na pytanie, które oczekują, żeby była taka odpowiedź, to ja bym robił złą robotę po prostu. Ja bym uczył nieodpowiednich ludzi, jak obejść system. To jest złe. Nie miałbym sumienia po prostu tego zrobić, więc na pewno tutaj nie usłyszysz ani ty, ani ileś tam osób, które to będą oglądać, bo to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby psycholog był w stanie wykryć cechy, które nie powinny występować u takiego kandydata do wojsk specjalnych i powinien odnaleźć te cechy, które są preferowanymi cechami. Jakie to są cechy? Jeżeli czytacie różne książki, obserwujecie strony internetowe czy Facebooki, na przykład Cisi i Skuteczni, to tych cech można tam naprawdę wiele zobaczyć, o które tam chodzi, o tą grę zespołową, o tą współpracę w zespole, o te poświęcenie, o ten trud, który trzeba włożyć w tą służbę i przygotowania, że to nie będzie lekka służba, że będzie ciężko, że to nie są tylko skoki spadochronowe, to nie jest tylko strzelanko, to są różne inne rzeczy, które też czasami nie podobają się ludziom, którzy trafiają do takich jednostek i mówią, kurde, nie tego się spodziewałem, nie? Musicie być otwarci na takie rzeczy. Więc przygotowując się do takich psychotestów, to jest, mówię, jak przygotowanie się na rozmowę o pracy, po prostu. Musisz wiedzieć, czego chcesz od życia w ogóle. To jest pierwsza rzecz, nie? Czego chcesz od tej jednostki? Co ona może ci zaoferować, a co ty możesz jej zaoferować? Wypisałbym sobie na kartce takie właśnie warianty pytań, których mógłbym się spodziewać. Przygotowałbym się pod kątem takim, że na swój temat, nie? Czyli czym się zajmuję, skąd przyjechałem, co do tej pory zrobiłem, jaki mam plan na siebie, co bym chciał robić w takiej jednostce. To nie są tematy, których nie można wyczytać, nie? Czym się zajmuje jednostka, jakie ma zadania, to wszystko na stronach internetowych jest. Obryłbym po prostu całą stronę internetową na pamięć, ze względu na taką, że ja po prostu jestem osobą. Może taką, że muszę się przygotować, jak gdzieś mam podjąć jakieś wyzwanie i próbę. Więc pozbieraj sobie teraz z tej całej mojej wypowiedzi te najważniejsze, czy inni, którzy to też będą oglądać i będą się przygotowywać i się po prostu przygotowujcie. Nie można jechać nieprzygotowanymi na taką rozmowę. Też trzeba się odpowiednio ubrać na taką rozmowę. Słuchajcie, pamiętam całkiem niedawne w ogóle kwalifikacje, jak przychodzili w spodenkach sportowych, w koszulce na ramionczkach.
Nie może być tak, że nie jedziecie odpowiednio też wizualnie przygotowani, bo to też pokazuje, czy lekceważąco podchodzisz do takiej rozmowy, czy masz w dupie w ogóle tą komisję i panią psycholog. Ubierz się odpowiednio. Nie chodzi o to, żebyś ubierał się jak na maturę, czy jak do komunii, ale żebyś miał tak zwany casual strój, jakiś jeans, t-shirt i tak dalej. Weź się, ogarnij i dobrze przygotuj po prostu na taką rozmowę, bo to jest wstyd. Czasami jak obserwowałem kandydatów, po prostu przyjeżdżali do roboty, starając się o pracę i akurat ten aspekt był wywalony na to, ale nie jest to jakimś tam wyznacznikiem, jeżeli wszystko pozytywnie będziesz miał, a wejdziesz w spodenkach i tak dalej. Nie. Też masz być, pamiętaj, kreatywny, nie? Kreatywny i masz przewidywać. Też nie można za dużo zdradzać, jeżeli chodzi o takie rozmowy, ale też muszę wam powiedzieć, że psycholog w jednostkach wojsk specjalnych jest to osoba o bardzo dużym doświadczeniu. Jeżeli będziesz przygotowany pod wieloma względami, to on i tak wyczai, nie? Że coś tutaj nie gra, że jesteś przygotowany, zada ci inne pytania z kolei wyprowadzające z równowagi. Dostaniesz przykładowo gwiazdkę do obserwacji na selekcji później, więc bądź sobą przede wszystkim. Bądź sobą, bo to nie chodzi o to, żeby ten system jakoś ominąć, bo to jest później na szkodę jednostki, nie? Jeżeli uważasz, że się nadajesz do tej jednostki, to pokaż, że jednak warto w ciebie zainwestować, nie? Także powodzenia, stary, na tych testach i no, daj znać, czy ci w ogóle pomogłem tutaj, nie? Dobra, jedziemy z kolejnym. Może jakieś łatwiejsze pytanie znajdę zaraz. No dobra, kolejne pytanie tutaj od Szymona. Co by pan powiedział osobie, która chciałaby przystąpić do rekrutacji wojsk specjalnych? Pozdrawiam. Słuchajcie, ja od razu czytając wasze pytania, widzę sposób, w jaki piszecie i tutaj bardzo fajnie jest sformułowane pytanie, bo jest pan z dużej litery, jest przecinek przed która, jest WS dużymi literami, czyli skrót wojsk specjalnych. Czytając ankiety, na przykład jak prowadziłem rekrutację do jednostki wojskowej AGAT, czytając listy motywacyjne, zwraca się uwagę na takie rzeczy, bo to pokazuje już pewne cechy danej osoby, tak? Czy robi na odpierdziel, czy się przykłada, czy ma jakieś tam problemy, jeżeli chodzi o pisanie i tak dalej. Dobra, Szymon, dobre pytanie. I teraz kiedyś miałem dużo podobnych pytań i zawsze powtarzałem po prostu, żeby jeżeli już osoba decyduje się dana na to, że chciałaby służyć w wojskach specjalnych, znaczy to też zależy, czy to jest młoda osoba jeszcze w podstawówce, jest to szkoła średnia na przykład, czy jest to osoba już dużo starsza, mająca prawie 40 lat, no to różnie bym odpowiadał na to pytanie, ale przyjmijmy, że jest to osoba jeszcze młoda, tak? Naoglądała się różnych filmów, może zna kogoś, może się szkoliła pod okiem kogoś i tak dalej. To na pewno bym powiedział, żeby się wszechstronnie przygotowała ta osoba, zanim podejdzie do tej rekrutacji. Mam też film na YouTubie, mam nadzieję, że uda mi się tutaj gdzieś to podczepić na pasku, gdzie napisałem o 5 typach osób, które podchodzą do selekcji do wojsk specjalnych i między innymi jest tam osoba, która do końca nigdy nie będzie przekonana, że jest właściwie przygotowana, że jest właściwie wytrenowana i tak dalej i gdzieś będzie szukała tego idealnego momentu, który nigdy nie nastąpi i minie się po prostu z tym czasem, ale to już no, proponuję obejrzeć sobie też te filmiki. Proponuję też obejrzeć filmy dla licealistów, są tam 3 odcinki, też tutaj gdzieś spróbuję wrzucić ten pasek, żeby tam był odnośnik do tych filmów, gdzie mówię też dużo o tym, że z jakich aspektów należy się przygotować. Natomiast jeżeli już jesteś osobą, która swoje zrobiła, nie? Albo jest na tyle pewna siebie, że chce przystąpić do tej selekcji i jest osobą, która jest przygotowana i fizycznie, i mentalnie, i sprzętowo, i pod kątem nawigacji, i strategicznie, i taktycznie, bo to są, widzicie, to są obszary, w których musicie się przygotować. To jest obszar właśnie przede wszystkim fizyczny i mentalny. Fizyczny, że muszę spełnić określone kryteria, żeby zdać testy sprawnościowe i później w górach z tym plecakiem. To musi być zrobiony obszar mentalny, czyli wytrenowana głowa na te trudy, które cię czekają, że nie będę rezygnował po pierwszej kontuzji małej, po obtartym paluchu i w tym sensie. To jest też przygotowanie sprzętowe, bo jeżeli jeszcze w tych wojskach specjalnych naszych, polskich,
możemy dobierać sobie to wyposażenie, no to oczywiście warto nad tym się skupić. I tutaj polecam też oczywiście lokowanie produktu. Mamy filmy instruktażowe, gdzie też jest 10 odcinków na temat przygotowania wyposażenia do selekcji. Przygotowałbym się też pod kątem nawigacji, bo wiem, że podczas selekcji jest wymagana umiejętność czytania mapy, nawigowania w terenie, wykorzystywania kompasu, dochodzenia na azymut. No też bym się pod tym kątem przygotował w pewien sposób. Czy to poprzez udział w moich szkoleniach, czy w innych firmach, które też takie szkolenia oferują na rynku, bo jest takich kilka firm. Czy też nawet oglądając znowu lokowanie produktów, wrzucę tutaj filmy z nawigacji, o których jest tam 7 odcinków, też prawie 4 godziny gadania. Oraz przygotowałem się taktycznie i strategicznie, tak, że wiem, co mam zrobić pierwszego dnia, wiem, jak mam żywieniowo się przygotować, jeżeli dostanę suchą rację, wiem, jak mam żywieniowo się, kurde, ale się rozgadałem znowu na takie proste pytanie. Dobra. Co bym powiedział takiej osobie, która jest już przygotowana, przede wszystkim? Mam takie fajne swoje powiedzenie w sumie. Bądź przygotowany na najgorsze. Nigdy nie myśl, że będzie lekko, że będzie łatwiej. Tak jak my w sumie jechaliśmy na pierwszą selekcję w jednostce Agat, którą prowadził świętej pamięci pułkownik Berdychowski, dowódca jednostki jako kierownik. No przecież nas nie wywali wszystkich, nie? Oczywiście jeden oficer został usunięty z selekcji, nie wykonał zadania. Ale całkiem inaczej organizm jest przygotowany wtedy do takich warunków, że wie, że będzie ciężko, będzie zimno, będzie mokro. Całkiem inaczej się znosi te pierwsze doby i tak dalej, więc pamiętaj, bądź przygotowany na najgorsze, ale miej w sobie taką pewność siebie, że dasz na pewno sobie radę, bo świetnie się przygotowałeś przez ten ostatni czas. I to jest dobry zwrot, powiem ci, i mam nadzieję, że w ten sposób odpowie na twoje pytanie, czyli bądź przygotowany na najgorsze, miej w sobie tą pewność siebie, że na pewno dasz radę. I powodzenia. Jedziemy dalej. Kolejne pytanie. Jak wzmocnić odporność organizmu, żeby w taką pogodę móc więcej trenować na zewnątrz? Ja tu powiem o dwóch, może trzech rzeczach. Takich. Przede wszystkim, żeby móc trenować w takich warunkach jak teraz, w taką pogodę, no to przede wszystkim tak, trzeba pomyśleć o śnie. Sen jest najlepszym dla nas regeneratorem. Więc jeżeli mamy możliwość, to trzeba wykorzystywać ten sen na regenerację i na wzmacnianie odporności i tak dalej, bo ma dużą rolę w tym kontekście, jeżeli chodzi o budowanie odporności. Więc tutaj nie lekceważyłbym tego snu i w tym nawet aspekcie, już nie mówiąc o budowaniu sylwetki, czy w ogóle treningach, sen. Dwa. Jest to bardzo ważny aspekt teraz i w tym roku mocno zacząłem tego pilnować. Nie wiem, czy już wiecie, czy już nie wiecie, ale są badania, tutaj je wrzucę zaraz, że potwierdzają, iż witamina D ma ogromny wpływ na budowanie odporności. Wyróżniamy dwa rodzaje witaminy D. Jest witamina D2 i D3. Witamina D2 jest z tłuszczy pochodzenia roślinnego, a witamina D3 tych od zwierzęcych tłuszczy. Oraz oczywiście możemy syntetyzować witaminę D w wyniku promieni słonecznych. Ten okres właśnie, o którym ty mówisz, teraz trenować na zewnątrz, powoduje, że mamy mało słońca, tak? Jeżeli już wychodzimy na to słońce, to jesteśmy poobierani, widać nam tylko twarz, więc my tych promieni słonecznych bardzo mało przyswajamy. Na przykład, dlatego kraje skandynawskie, takie jak Finlandia, Szwecja i tak dalej, tam mieszkają ludzie, którzy mają bardzo jasną karnację skóry, mają jasne włosy, dlatego żeby nie utrudniać przyswajania tych promieni słonecznych, tak? Tej witaminy D poprzez słońce i też mają dostęp do mórz, żeby można było, tak natura stworzyła oczywiście i pomogła nam w funkcjonowaniu, żebyśmy mieli dostęp do ryb. Tłuszcze z ryb ogólnie są najlepszym źródłem, jeżeli chodzi o witaminę D. Ma to sens, żeby te ryby suplementować w tym okresie, suplementować, spożywać w większych ilościach. A teraz tak szczerze, kto z was je więcej niż raz tygodniowo rybę? Ja dzięki temu, że jestem na cateringu, to te ryby dostaję, więc nie muszę o tym myśleć i specjalnie smażyć czy gotować na parze ryby, bo kiedyś tak robiłem. Natomiast proponuję teraz, kiedy już mamy małą ilość słońca, bo dzień jest krótki,
Zróbcie sobie badania krwi na witaminę D i zobaczcie, jaki poziom macie tej witaminy D. Ja wam powiem tak, odkąd zacząłem robić systematycznie badanie, tak jak kiedyś w wojsku, raz w roku, bo to badania okresowe i tej witaminy D tam się nie robiło. I jak zacząłem badać witaminę D, okres tak luty, marzec, to miałem bardzo niski poziom, miałem krytyczny poziom witaminy D, więc postanowiłem, że od już to jest drugi albo trzeci sezon, już staram się tej witaminy D mocno suplementować. Za dzieciaka bardzo dużo chorowałem, natomiast odkąd jak pełniłem moją służbę w wojsku, to powiem wam, że nie pamiętam, żebym był kiedyś na zwolnieniu lekarskim, bo byłem chory na grypę i nie dlatego, że brałem szczepienia, bo chyba na szczepienie na grypę nie brałem w ogóle. Więc tutaj proponuję to zrobić i zacząć suplementować tą witaminę D w odpowiednich dawkach. Te dawki oczywiście niech wam jakiś dietetyk albo lekarz, dietetyk kliniczny albo lekarz przepisze, nie bawcie się sami tym, bo to wiadomo, że zbyt duża dawka witaminy D jest toksyczna dla organizmu. Natomiast jeżeli zauważycie, że ten poziom, który został wam zalecony, bo zrobiliście badania za 2 do 4 tygodni i nie pomaga, no to trzeba sobie tą dawkę podnieść. Ja aktualnie stosuję 16 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D. Też zalecam morsować, czy to moim podopiecznym w tym okresie teraz, jakim jesteśmy, że jest ta możliwość morsowania. Raz, że do selekcji to się przydaje, żeby ten organizm nauczył się lepiej znosić te niskie temperatury, oraz też, żeby aktywować działanie tkanki brunatnej, która pomaga w utrzymywaniu temperatury ciała między innymi. I też systematycznie chodzi na te treningi w tych trudnych warunkach. Nie idę tylko biegać, czy chodzić z plecakiem, czy trenować tylko na siłowni, ale wychodzę też trenować. Jak obserwujecie mnie, to zauważyliście, że ja dalej trenuję w ciężkich warunkach. Nie robię szkoleń tylko w okresie letnim w górach. Nie chodzę trenować tylko na siłowni, ale wożę ten sprzęt w samochodzie. Wyciągam go, trenuję, kiedy pada deszcz, śnieg, jest mróz. Te palce mi przymarzają czasami do tych gryfów i tak dalej, ale robię to. Dlatego ten mój organizm się adoptuje do takich warunków i nie zauważyłem, żebym chorował dość często. Więc odkąd zacząłem suplementować bardziej tę witaminę D, podtrzymuję dalej te treningi. Odkąd zacząłem dbać o tą suplementację, mikroelementy przede wszystkim, które są i w produktach spożywczych, które się najlepiej się wchłaniają, jeżeli to są produkty organiczne, więc staram się jeść wartościowe posiłki. Odstawienie wszelkich używek, jak papierosy i alkohol i tak dalej, chociaż nie będę mówił, że jestem święty i nie piję alkoholu, bo piję alkohol. Rzadko w małych ilościach, ale zdarza się, że ten alkohol piję, więc tutaj nie ma, że jestem totalnie święty. Nie piję, nie paliłem papierosów nigdy, nie palę i nie zamierzam palić. Sposób odżywiania też poprawić, zmniejszyć ilość tych używek, zadbać o ten sen, trenować dalej w ciężkich warunkach, żeby się adaptować, morsować, zbadać poziom witaminy D, suplementować tą witaminę D. Posłuchajcie, jeżeli my trenujemy, wy trenujecie intensywnie, gdzieś szykujecie do tych wojsk specjalnych, to nie ma opcji, żeby z samego pożywienia, bo mam jedzenie i pożywienie, też czasami o tym mówię na moich szkoleniach. Jedzenie to są produkty mało wartościowe. Pożywienie to są produkty, które są bogato odżywcze i z nich najlepiej wchłaniają nam się wszelkie mikroelementy, już nie mówiąc o makroskładnikach. Dobra, więc mam nadzieję, bo nie ma tutaj twojego imienia, nie będę czytał waszych tutaj call signów. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ci pomogę tę odporność budować. Pamiętaj jeszcze, że za dzieciaka, jak trenowaliśmy karate, biegaliśmy na bosaka po śniegu, śnieg po pas, w kimonach, wszystko było mokre. Mama nie krzyczała w ogóle, więc w ten sposób się też uodparnialiśmy. Nie? I służba w wojsku też stało się, marzło się, mokry człowiek był często i tylko mi zatoki to rozwaliło. Oczywiście zatoki mnie czasami zapalenie zatok złapie, ale ogólnie to moja odporność jest dosyć wysoka. Dlatego myślę, że tak. Odsłuchajcie sobie tą odpowiedź jeszcze raz, wynotujcie co istotne, bo widzicie, ja się potrafię rozgadać, ale w ten sposób ja też rozmawiam z wami i dlatego tyle to trwa, więc wolałem nagrać te filmy, te odcinki, żeby te odpowiedzi były satysfakcjonujące. Kolejne pytanie. Zważając na dzisiejsze możliwości, warto kończyć WSO, czyli z dużych liter tutaj jest Wyższa Szkoła Oficerska, teraz jest Akademia Wojsk Lądowych. Czy od razu do SF, dużymi literami to napisał, czyli
Special Forces. I teraz odpowiedź ode mnie, bo według mojej opinii, oczywiście to jest moja opinia, ja podchodzę zawsze bardzo indywidualnie i to zabiera mi tą energię właśnie, bo chcę jak najlepiej odpowiedzieć i doradzić. Czy WOSO, czy od razu do SF? To wszystko zależy od, no właśnie, od czego? Raz od predyspozycji i twojego czasu, który posiadasz, w jakiej sytuacji rodzinnej się znajdujesz, jakie masz predyspozycje psychofizyczne, czy masz w sobie ten pierwiastek bycia liderem, bycia oficerem przede wszystkim, bo nie każdy nadaje się, żeby być tym oficerem. Nawet jeżeli już ktoś został tym oficerem, to ja nie uważam, że wszyscy się nadają, żeby nosić pagony oficerskie. No ale niestety tak się dzieje, no ale to tego się nie uzdrowi. Tak było, jest i będzie, więc tutaj nie ma co się nad tym rozwodzić. Więc jak bym mógł ci polecić? Może po stopniach wojskowych. Jeżeli idziesz teraz bezpośrednio do sił specjalnych, czyli musisz być żołnierzem lub być żołnierzem rezerwy, lub być cywilem, który chce się dostać do wojsk specjalnych, to są trzy takie, widzicie, ścieżki, żeby się dostać do sił specjalnych. Ale tu ty się zastanawiasz, czy być oficerem, czy iść od razu i zaczynać od tego szeregowego. Jeżeli masz taką myśl, to znaczy, że masz w sobie jakąś chęć rozwoju, chęć bycia tym dowódcą, posiadania wyższego stopnia i tak dalej, więc masz te predyspozycje, jakieś czujesz, że chciałbyś być odpowiedzialnym za decyzje i za odpowiedzialnym za ludzi, więc to jest bardzo fajna cecha, jeżeli oczywiście to masz w sobie, a nie tylko idę, żeby zostać oficerem, żeby więcej zarabiać i być tym oficerem. I teraz tak, pójdziesz na Akademię Wojsk Lądowych, to jest 5 lat. Czy ona cię przygotuje dobrze do służby w siłach specjalnych? Niekoniecznie. Czy jako młody podporucznik dostaniesz się do wojsk specjalnych? Dostaniesz się do wojsk specjalnych, są takie możliwości, są takie etaty, tylko stracisz 5 lat. W ciągu tych 5 lat, jeżeli jesteś osobą, która chce się rozwijać, chce coś ciekawego z tej szkoły wynieść, może ci się to uda. Nie będę cię namawiał, bo wiem, że są osoby, które rezygnowały z tej szkoły, bo poczuły, że się cofają, które się zawiodły, bo miały inne oczekiwania. Wiem, że takie są osoby. Przyjeżdżają też do mnie na szkolenia młodzi podchorążowie, którzy też narzekają na tą szkołę, bo też z czego innego się spodziewali, ale są też tacy, którzy nie narzekają, a jednak starają się coś z tej szkoły pozyskać. Są fajne tam wydziały, na przykład można zrobić i kurs wspinaczkowy, można się języka, można się nauczyć obcego, można jeździć na różne zagraniczne tam wymiany i tak dalej, więc na pewno czegoś się nauczysz, ale tym specjalcem będziesz troszkę później. I jako młody oficer też będziesz musiał się później dużo uczyć jeszcze, zanim zostaniesz zaakceptowany przez to środowisko. Na pewno w trakcie szkoły możesz podejść do selekcji i tak się dzieje na trzecim roku, wiem, że i nawet na drugim startują do selekcji i są ściągani przez jednostki, w sensie na postępowanie kwalifikacyjne, więc tu już można w trakcie szkoły sobie tą ścieżkę zacząć budować, bo jak przechodzisz selekcję, to już ona jest ważna dożywotnio, więc tutaj można ten temat załatwić, jak jesteś młody, sprawny, masz czas na to i tak dalej. Później problem jest taki, że jeżeli dostaniesz się do jakiejś jednostki na końcu świata, w cudzysłowie oczywiście, to może być problem, żebyś się przeniósł do wojsk specjalnych. Tutaj widziałem, jest takie pytanie, ale to później może odpowiem, jakie są problemy. Natomiast jeżeli chcesz się dostać do wojsk specjalnych prosto z cywila, to masz dwie możliwości, nawet są trzy teraz. Idziesz na kurs przygotowawczy 28-dniowy, rezygnujesz z tego kursu specjalistycznego później w jednostce wojskowej 11-miesięcznego i jesteś żołnierzem rezerwy. Jako żołnierz rezerwy, bo składasz przysięgę przez ten miesiąc oczywiście z przygotowania do przysięgi, taka ogólnowojskowa nauka, i idziesz do selekcji. Tylko że przez ten miesiąc będziesz w plecy z wychowaniem fizycznym, bo nie jest w niektórych jednostkach łatwo gdzieś tą sprawność budować. Ale nie mówię, że nie da się, bo są takie jednostki, gdzie można się dogadać, wiem, że takie osoby też są i tak dalej. Dalej, druga metoda dostania się do wojsk specjalnych z cywila, to jest ta, o której mówiłem chyba w pierwszym pytaniu, odnośnie tej dobrowolnej służby wojskowej, czyli po tych 28 dniach możesz dostać się do jednostki wojsk specjalnych jako tak zwany dobrowolec i tam
będziesz przyjęty przez pododdziały zabezpieczenia, które będą cię wdrażały w szkolenia na jakimś tam poziomie. Możliwe, że będziesz miał czas, żeby przygotować się, bo to dopiero zaczęło funkcjonować, więc jeszcze to raczkuje, więc nie ma co na razie to chwalić bądź negować. Aczkolwiek jest to pewien kłopot. Nie mówię, że jest to dobre rozwiązanie, bo wojska specjalne muszą znowu wydzielać pewne osoby, pewne funkcje, żeby się zajęły po prostu tym kształceniem tych młodych ludzi. Jest i trzecia ścieżka, którą oczywiście polecam, jeżeli ktoś ma takie możliwości, dostać się do wojsk specjalnych z cywila, czyli przez kurs JATA, który jest realizowany w Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu. Trzeba przejść odpowiednie kwalifikacje, zdać testy sprawnościowe później. Po tych testach sprawnościowych i rozmowie kwalifikacyjnej jedzie się do psychologa, do wybranej jednostki wojsk specjalnych, bo ty w ankiecie zaznaczasz, że na przykład chcesz służyć w jednostce wojskowej GROM. Drugim twoim wyborem jest na przykład jednostka wojskowa AGAT. Jeżeli tu ci się nie powiedzie do GROM-u, to możesz zostać skierowany jeszcze do jednostki wojskowej AGAT ze względu na różne kryteria, przynajmniej sprawnościowe. I dalej masz komisja do wojsk powietrzno-desantowych na przykład i tak dalej. To jest długi temat, może w innym pytaniu to rozwinę, żeby tutaj nie przeciągać. Więc tutaj czas, jaki może ci zależy na czasie. Więc idąc na AWL masz 5 lat, zanim dostaniesz się do wojsk specjalnych i niekoniecznie po tych 5 latach, jak obejmiesz obowiązki w jednostce wojskowej konwencjonalnej, możesz dostać zgodę na przeniesienie, bo to też o tym chciałbym nagrać osobny film. Aczkolwiek możesz dostać się od razu po szkole do wojsk specjalnych lub nawet w trakcie studiów możesz dostać się na praktykę do wojsk specjalnych, bo były takie już sytuacje realizowane i byli podchorążowie na praktykach nawet w Ośrodku Szkolenia Lądowego, gdzie pomagali przy na przykład kursie JATA. I teraz czas. 5 lat Akademia Wojsk Lądowych, tam może będziesz miał czas na treningi, przechodzą chłopaki selekcje do jednostek i czekają później sobie spokojnie już w jednostkach. Następnie idziesz na 28 dni, jeżeli jesteś cywil, zwalniasz się, dziękujesz za to ten, sam się przygotowujesz, przechodzisz selekcję, trafiasz do jednostki twojej upragnionej lub idziesz na kurs JATA, który trwa z kolei 7 miesięcy. Tam jesteś przygotowany m.in. do selekcji, ale też są podstawy szkolenia bojowego, który przygotowuje cię pod kurs bazowy, który później będziesz mógł łatwiej przejść. Także tutaj teraz kwestia, bo to jest wymagałoby większej, dłuższej rozmowy, widzisz, bo nie znam wszystkich twoich tutaj oczekiwań co do tego wyboru. Często w pytaniach przewija się, czy z tym stopniem podporucznika będzie etat wojska specjalnych. Są, ale nie jest ich tak dużo. Nie musi być teraz coś takiego, żeby odsłużyć w jednostce liniowej, konwencjonalnej ileś tam, żeby dostać się do wojsk specjalnych. Już nie ma czegoś takiego, więc możesz od razu po szkole, jak ci się poszczęści, to od razu po szkole możesz być przeniesiony do służby wojska specjalnych lub po jakimś krótkim czasie obejmujesz obowiązki konwencjonalnych, ale tam też mogą być później kłopoty z przeniesieniem i tak się dzieje niestety, ale o tym już powiedziałem, już będę nagrywał osobny film, bo to osobiście mnie zawsze wkurzało, jak byłem odpowiedzialny za selekcję w jednostce AGAT i dostawałem zwrotkę z jednostki, kiedy Departament Kadr nawet kierował kandydata na selekcję do jednostki, bo to szło drogą służbową, czyli on do nas, my do KAD, bo przeszedł kwalifikacje, testy sprawnościowe psychologa i przez Warszawę szło do jednostki, żeby skierować człowieka, to dostawał departament zwrotkę z danej jednostki, że ze względu na procent ukompletowania jednostki i tak dalej, różne tam pomysły były przełożonych. Nawet z takim się spotkałem, z taką sytuacją, że szef pododdziału chował takie skierowanie albo udawał, że zapomniał i nie przekazywał żołnierzowi, że przyszło skierowanie na niego, bo ja oczekiwałem też, że mi prześlą atestaty żywnościowe, żebym mógł ich zaprowiantować, jeżeli chodzi, znaczy nie ja osobiście, ale moja grupa wtedy, żeby go zaprowiantować, żeby dostał suchą rację na selekcji. No i to już był problem, bo oni nie dostawali takiego czegoś, więc nie było podstaw znowu, nie? To była masakra i to mnie tak wkurzało, ja zacząłem dzwonić po różnych tam znajomych instytucjach i tak dalej, żeby to jednak wyprostować, no bo jeżeli chłop, kurde, to jest
temat na inną nagrywkę. Ja nie chcę tu przedłużać tej odpowiedzi, bo się nie wyrobię z wszystkimi, na pewno się nie wyrobię w tym odcinku. Z wszystkimi będzie ich z kilkanaście na pewno, bo widzicie, ile to jest tematów z tym związanych. Więc wracając do twojego pytania, idziesz do wojsk specjalnych, zaczynasz od szeregowego, jeżeli masz takie aspiracje, predyspozycje i tak dalej, robisz szkołę, skończyłeś szkołę, jesteś w trakcie jakichś studiów na przykład, to możesz później z tej jednostki wojsk specjalnych pójść na przykład na studium oficerskie, też nie ma problemu. Półroczne na przykład, czy roczne, mając odpowiedni stopień już wojskowy, podoficerski. Także nie ma tutaj później problemów. Oczywiście nie jest tak, że każdy, kto chce, to idzie, bo tam jest określona liczba miejsc, trzeba zdać odpowiednie egzaminy, zasłużyć się oczywiście i tak dalej. Nie? Znam osobiście szeregowych podoficerów Wojska Specjalnych, którzy zrobili kursy oficerskie, aczkolwiek nie wszyscy później wracali do jednostki macierzystej swojej, Wojsk Specjalnych. Niektórzy trafiali do desantu, niektórzy trafiali do konwencjonalnych, więc tutaj temat jest też do obgadania na inne nagrywki, więc ciężko mi jest Tobie odpowiedzieć na pytanie, bo Cię nie znam. Jeżeli bym zobaczył, że jesteś osobą, która nie ma predyspozycji dowódczych, to bym Ci nie zaproponował w ogóle Akademii Wojsk Lądowych. Nie? Idź do wojska, bądź tym operatorem, kopaczem w drzwi, rozwijaj się tam i tak dalej. Może kiedyś obudzi się w Tobie takie predyspozycje się obudzą. Natomiast jeżeli masz takie predyspozycje, chcesz być tym oficerem, to jedź na tą akademię. Czyli wszystko zależy teraz, czego ty oczekujesz. Nie? Także są problemy później i tu, ale możesz się na pewno szybciej dostać do jednostki specjalnej w tych różnych kierunkach, o których tu wspomniałem. Więc decyzja należy do ciebie. Nie? Zostać tym oficerem, być takim jak ja, później majorem w rezerwie, czy iść do wojsk specjalnych i później w trakcie też można awansować. Tutaj wszystko zależy od ciebie, od twoich predyspozycji, od chęci rozwoju, od umiejętności i tego, czy będziesz chciał to po prostu robić i czy będziesz się nadawał do tego rodzaju roboty. Będziemy kończyć na dzisiaj z tymi pytaniami, bo widzicie, to jest parę minut na jedno pytanie i ten film miałby po prostu, jak kiedyś przeminęło z wiatrem, nie? 4 godziny i kto to by oglądał później. Także dziękuję, że wytrwałaś do tego momentu i zapraszam Cię na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. Nara.